Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewidzowie, pomysł nowej ustawy o obronie ojczyzny poruszył umysły wielu komentatorów, odbił się też głośnym echem wśród środowisk zajmujących się geopolityką, wojskowością. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego bezpieczeństwo państwa dzisiaj jest kluczową sprawą? Otóż patrząc z perspektywy takiej klasycznej, nie dochodzi w naszym regionie dzisiaj do frontalnych wojen typu I wojna światowa czy też II wojna światowa. Natomiast przy naszej wschodniej granicy mamy do czynienia chociażby z wojną hybrydową. Takie elementy wojny hybrydowej mamy w Donbasie. Wiemy, że został zajęty przez Rosjan Krym. Wiemy, co się działo w Gruzji. To wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z próbą zmiany układanki geopolitycznej na starym kontynencie, a Polska ze względu na swoje kluczowe położenie geopolityczne jest przedmiotem ataków. Oczywiście ktoś powie, takie ataki gospodarcze, polityczne pojawiają się ze strony Zachodu. Komisja Europejska czy TSUE nakłada kary, mamy do czynienia z presją. Tak, z tamtej strony mamy do czynienia z presją polityczną i gospodarczą. Natomiast ze wschodu jest duże zagrożenie militarne i ono ma szeroki wymiar. Oczywiście armia stosunkowo liczna to nie jest wszystko, na co nas stać lub o co chodzi. Chodzi o to, żeby ona była bardzo sprawnie zarządzana, żeby to centrum decyzyjne było niezwykle profesjonalne. Ważne jest też, ażeby posiadała najwyższe technologie i nie chodzi tylko o czołgi, o samoloty, ale chodzi również o tą cyberprzestrzeń, chodzi o drony, chodzi o wszystko to, co jest nowoczesnym polem walki, gdzie decyzje zapadają błyskawicznie i gdzie kwestie rozstrzygają się jak gdyby poza tym kinetycznym starciem. Pamiętajmy, że tu chodzi też o bezpieczeństwo w perspektywie chociażby zarządzania czymś, co zwiemy bankami, energetyką, prawda, różnymi strategicznymi przemysłami, które zaatakowane zewnętrznie przez hakerów mogą całkowicie zdezorganizować życie gospodarcze, życie społeczne kraju. Kraj, który nie jest w stanie się sam bronić, jest krajem mało atrakcyjnym w sensie inwestycyjnym i jest krajem, który nie rozprzestrzenia w swoich bezpośrednich buforach, bezpośredniej strefie bezpieczeństwa stabilizacji. A przecież to nie NATO i nie Amerykanie są w stanie błyskawicznie zareagować na Litwie, na Ukrainie, bo jak wiemy, Amerykanie głównie dzisiaj interesują się Chinami. Ich reakcja na pewno będzie spóźniona, a nie wiadomo, czy nie powtórzyłby się scenariusz, który znaliśmy z Afganistanu. To było przykre doświadczenie, kiedy Amerykanie opuszczali w popłochu tamten kraj. W związku z czym tylko silna polska armia zdolna reagować na najnowocześniejszym polu walki w sposób błyskawiczny, w sposób profesjonalny i również w sposób zaczepny, a nie tylko obronny, to jest coś, na co nas stać. I to jest coś, co skutecznie może odstraszać przeciwnika. To nie jest tylko tak, że na przykład poprzez atak hakerski, jakikolwiek inny, Rosjanie na przykład są w stanie zdestabilizować, nie wiem, przesył gazu w Polsce. Przecież w sensie zaczepnym Polacy mogą odpowiedzieć tym samym. Ale żeby mogli odpowiedzieć, muszą mieć służby bardzo profesjonalne. Czy Rosjanie, mający kilkukrotnie wyższe wydatki zbrojeniowe, mają kilkukrotnie wyższą przewagę? Nie do końca. Rosjanie mają wielowektorowe zagrożenia. Na Dalekim Wschodzie to są Chiny, na południu to są kraje islamskie, w tym Turcja, która bardzo aktywnie stara się grać w regionie. Mają kierunek zachodni. To jest wszystko rozproszone. To są ogromne granice. A my możemy skoncentrować się na stosunkowo wąskim polu walki i ważnym jest, ażebyśmy byli państwem bezpiecznym. Ważnym jest, abyśmy promieniowali tym bezpieczeństwem i wspomagali naszych sojuszników. A wtedy nikt nie będzie decydował o naszych losach przy normandzkim trójkącie czy jakimkolwiek innym, a więc na zewnątrz naszego kraju. Tylko my będziemy zapraszani do stołu jako ten ważny czynnik stabilizujący geopolitykę. Jak gdyby myślenie pacyfistyczne, myślenie w kategoriach, że inni nas obronią, a nie my sami, jest myśleniem charakterystycznym dla czasów saskich, szczególnie Augusta III, kiedy to nie odrobiliśmy lekcji, państwo było słabe,
mimo tego, że się gospodarczo rozwijało, a skończyło się to wszystko rozbiorami. Do tego nam dopuścić nie wolno. Szczęść